wszystko rozegrało się tuż po południu, po godzinie 14. W dniu wczorajszym, około godziny 14.30, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach został powiadomiony o wypadku drogowym mającym miejsce na trasie Suwałki-Sejny w miejscowości Leszczewek. Mundurowi niezwłocznie udali się na miejsce. Tam wstępnie ustalili, że najprawdopodobniej kierujący Mitsubishi, wykonując manewr wyprzedzania na łuku drogi w miejscu niedozwolonym na podwójnej linii ciągłej, zjechał na lewy pas jezdni i uderzył w nadjeżdżający z naprzeciwka samochód Ford Focus. Przybyłym na miejsce policjantom i ratownikom ukazał się tragiczny obraz zdarzenia. Kierowca Mitsubishi zginął na miejscu, natomiast kierujący Fordem pomimo akcji reanimacyjnej zmarł. Dalsze okoliczności przyczyny tego zdarzenia wyjaśniają suwalscy policjanci. Oto dwie kolejne ofiary braku wyobraźni na drodze. Sądząc po zniszczeniach samochodów, prędkość na miejscu zdarzenia manewrującego Mitsubishi musiała być duża. Miły prezent sprawił sobie pod choinkę Jakub Krejpcio. Zmieścił się w dziesiątce finalistów drugiego etapu Olimpiady Europejskiej. Była to Olimpiada Wiedzy na temat nauk społecznych i prawa, głównie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o nauki społeczne. Rozumiem. To był test, czy jak to było? Pierwszy etap rzeczywiście składał się z testu, właściwie pierwszy eliminacyjny etap polegał na napisaniu eseju na podany temat. Przeszedłem te eliminacje i już tam w Warszawie pierwszy etap polegał na napisaniu testu. Również były dwa pytania otwarte, a później najlepsza dwudziestka przechodziła dalej, gdzie odpowiadała przed komisją. To pasja Jakuba. Od lat mocno interesuje się wiedzą społeczno-prawną. To dało takie wspaniałe rezultaty. Wiążą się z naukami społecznymi, tutaj wiedza o społeczeństwie, czym się interesowałem praktycznie od zawsze. Ja wiem, zacząłem mniej więcej w gimnazjum, także od tamtej pory kierunkuję się tak, jeśli chodzi o moją pasję w tym kierunku. W marcu odbędzie się trzeci etap olimpiady, ale już w Brukseli. Jakub poleci tam na kilka dni wraz ze swoim profesorem. Mówione było o trzech dniach. Najpierw będziemy zwiedzać Brukselę, spotykać się z urzędnikami unijnymi, a następnie właśnie przystąpimy do trzeciego etapu olimpiady. Jakub ma przed sobą także start jeszcze w dwóch innych olimpiadach, także z dziedziny prawa. W przyszłości myśli o ekonomii i bankowości. Wczoraj bardzo nietypowe i tragiczne zgłoszenie otrzymał dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Około godziny 13 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach został powiadomiony o wybuchu mającym miejsce we wsi Głęboki Rów, gmina Szypliszki. Przybyli na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że 57-letni mężczyzna wykonujący prace polowe najprawdopodobniej podczas orki wyorał nieznany niewypał. Mężczyzna przyniósł znalezisko do garażu na swojej posesji. Tu nastąpił tragiczny w skutkach wybuch ładunku. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny. W chwili obecnej trwają czynności z udziałem prokuratora rejonowego w Suwałkach i funkcjonariuszy suwalskiej komendy. Na miejsce wezwane są saperzy. Zwiad saperski odnalazł przedmiot przypominający zapalnik. Na temat zdarzenia, jak dotychczas, nie ma więcej informacji. Czynności wyjaśniające trwają. Okres przedświąteczny niesie ze sobą wiele zagrożeń. Często zapominamy o swoim bezpieczeństwie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wczoraj około godziny 14.30 dwaj młodzi mieszkańcy Suwałk w wieku 19 i 22 lat zaczepiło 24-letniego mężczyznę, po czym zaczęli go uderzać po twarzy i głowie. Z przewieszonej przy stołu w torby zabrali mu portfel, w którym posiadał on pieniądze przeznaczone na zakupy w kwocie około 1800 zł. Nie za długo udało się pozostać bezkarnie na wolności. Dwójka napastników
trafiła do policyjnego aresztu. Jeszcze dziś sprawcy usłyszą zarzuty. Sprawcom rozboju grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Policja prócz zatrzymania sprawców odzyskała większość pieniędzy. Teraz czekają na decyzję sądu w sprawie ewentualnego zatrzymania. Czas Bożego Narodzenia to gorący okres. W tym czasie złodzieje nie próżnują. Dlatego też apelujemy i przypominamy, aby w tym czasie zwrócić szczególną uwagę na torebkę i swoje portfele, gdy znajdujemy się w sklepach, w centrach handlowych czy na bazarach. Pamiętajmy, aby w samochodzie nie pozostawiać również w widocznym miejscu wartościowych przedmiotów. Przestrogi policji warto wziąć do serca, aby czas świąteczny był spokojny i szczęśliwy. W zasobie gminnym znajduje się 2300 mieszkań. Zaległości czynszowe dotyczą aż 1200 z nich i idą w poważne kwoty. Około 1 700 000. Także to jest tyle podstawowe. No plus odsetki. Koszty sądowe, bo wiadomo, że w wielu przypadkach już były rozprawy i toczy się dalsze, także jakby i komornicze różne postępowania, więc to też są koszty. I ogólnie kwota zadłużenia czynszu wynosi 2,5 miliona złotych. Powyżej 3 miesięcy czynsz nie płaci 500 rodzin. Powodem nie zawsze jest brak pieniędzy. Większość, jak wzywamy, to tłumaczy tym, że no dajcie pracę, to zapłacę. Ale z naszego no tutaj doświadczenia i znajomości naszych, że tak powiem, zasobów, no wiemy, że to nie w pełni się pokrywa w 100%. Niektórzy nie płacą, bo nie płacą. No. ZBM po kolei stosuje swoje możliwości prawne. Wysyła upomnienia, wypowiedzenia najmu, nakazy płatnicze. No i teraz ostatni już nawet wpisujemy do... Najpierw jest zawiadomienie, idzie, że do Krajowego Rejestru Długów, a później wpisujemy. Jeśli to nie skutkuje, wpisujemy. Po wpisaniu do Krajowego Rejestru Długów i tych wszystkich tam pism upominawczych, które z tą pieczątką oczywiście czerwoną, szczególną, odzyskaliśmy, że tak powiem, 50 tysięcy, około 50 tysięcy złotych. Ostatecznością są sądowe wyroki eksmisyjne i przydział lokalu socjalnego. I dopiero w tym momencie, kiedy sobie uświadomi, że on musi jednak się wyprowadzić, no bywa, że przychodzi albo spłaca w całości, albo ugodę podpisuje. No oczywiście wiadomo, ta ugoda na spłaty na raty to już jest na kilka lat może, więc te zaległości nie spływają, że tak powiem, od razu, no ale rozłożone jest w czasie, ale bywa tak, że często w wielu wypadkach właśnie to skutkuje. Praktycznie związane ręce ZBM ma wobec dłużników, a stanowią oni 40% wszystkich, którzy zamieszkują właśnie lokale socjalne. Z mieszkań o najniższym standardzie, gdzie czynsz wynosi 84 grosze za metr, niepłacących go nie sposób eksmitować. Socjalnego no to już gdzie? No, no już niestety, no to już tak to już jest. Inną kategorią i równie poważnym problemem są niepłacący czynszu właściciele mieszkań w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe. Takich wspólnot jest 114, a znajduje się w nich 1600 mieszkań. No właściciele około 650 tysięcy, około 650 tysięcy, bo to jest zaległość podstawowa właścicieli. Procedura jest podobna z tym, że po kolei też wszystko idzie. No, nie ma wypowiedzenia najmu. Jest... Wtedy wspólnota już, tak powiem, na zebraniu podejmuje właściwe uchwały o sprzedaży lokalu. Natomiast do momentu tam te nakazy płatnicze, wszystko to podobnie się odbywa. Natomiast no, nie możemy, że tak powiem, wyrokiem sądu wysiedlić właściciela, ponieważ jest to jego własność. I tutaj jest troszkę inna sytuacja. No. Tutaj już właśnie wspólnota podejmuje decyzję, że lokal idzie do sprzedaży. No oczywiście później komornik sprzedaje ten lokal. I kilka, powiem panu, że mamy już chyba 4 lokale tak sprzedane. W niektórych przypadkach z właścicielami. Nawet z właścicielem ludzie kupują mieszkanie. Nie idzie to przeważnie w pierwszym przetargu. Komornik nie sprzeda, ale w drugim przetargu już jest to sprzedane. Około 500 000 zł winni są ZBM-owi, czyli miastu, najemcy lokali użytkowych, na przykład sklepów. W
W stosunku do wszystkich dłużników ZBM i ma się różnych sposobów wyegzekwowania należności. Próbujemy różnych środków, no i odcięcia wody centralnego, no także ciepłej wody na początek, potem zimnej, no, no próbujemy, bo kwota zadłużenia jest naprawdę duża, duża. Tak duża, że można byłoby za te pieniądze wybudować blok komunalny. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dużego terenu Suwałk, począwszy od Przytorowej, Sejneńskiej, Waryńskiego, po Czarną Hańczę, uchwaliła właśnie Rada Miejska. Chodzi zwłaszcza o uporządkowanie obszaru między ulicami Sejneńską a Przytorową. To jest teren taki magazynowy, składowo-handlowy w tej chwili i wprowadzamy tam w tym planie miejscowym nową funkcję. Mianowicie przy ulicy Przytorowej chcemy, żeby ten teren był przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne. Będą tam mogły stanąć nawet wysokościowce. Wszystko zależy jednak od właścicieli firm handlowych i magazynowych. To są grunty prywatne, grunty właśnie przedsiębiorców naszych. Jeżeli oni dojdą do wniosku, że trzeba zarzucić, skończyć prowadzenie działalności w tym miejscu i być może przeznaczyć na sprzedaż ten grunt właśnie pod budownictwo mieszkaniowe. Zadaniem miasta będzie wybudowanie infrastruktury, między innymi przedłużenie ulicy Szkolnej do Przytorowej. Ta ulica powinna być wybudowana ze środków właśnie naszego miasta. W pierwszym etapie tutaj do ulicy Składowej, na wysokości właśnie kościoła świętego Wojciecha. Będziemy chcieli wkrótce ją zrobić. Być może już w przyszłym roku rozpoczną się prace modernizujące ten odcinek ulicy Szkolnej. Natomiast później przebicie jej dalej do Przytorowej związane jest z wykupem gruntów, czyli większymi jakimiś nakładami finansowymi. I to jest kolejny etap. Uchwalony przez radnych plan w perspektywie ustala kierunki zagospodarowania wespół z PKP, bo ten teren należy do kolei, obszaru między ulicami Przytorową a Kolejową, skąd istniejący dworzec ma zostać przeniesiony w pobliże dawnych zakładów płyt wiórowych. Na pewno jak będzie budowana Rail Baltica, to będzie dworzec przelotowy, nie dworzec czołowy i to całe torowisko wchodzące tutaj w centrum miasta zniknie. I to też będzie kontynuacja prawdopodobnie tej funkcji takiej mieszkaniowo, usługowo, może i handlowej, ale z mniejszymi powierzchniami już na tym terenie. Wszystko potrwa ładnych parę lat, bo tylko miejskie niezbędne inwestycje w infrastrukturę będą dużym obciążeniem dla budżetu Suwałk. To jeden z bardziej liczących się konkursów piosenki w naszym kraju. W jury same tuzy. Elżbieta Skrętkowska, Urszula Dudziak i Beata Kozidrak. Byliśmy w Działdowie na Superhicie. Jest to bardzo daleko. Festiwal jest bardzo, bardzo wysoki poziom, bardzo fajny, fajne nagrody, fajni ludzie. Bardzo miłe jury i takie ostre, znaczy takie znane, tak powiem. Śpiewałam piosenkę pod tytułem Śpiewam i gram Urszuli Sipińskiej. No i jakoś mi poszło, także dostałam nagrodę specjalną. Prócz dyplomu i statuetki Karolina otrzymała nagrodę rzeczową. Jak mówią koleżanki, dostała wypasionego notebooka. Podróż do Działdowa odbyła się z przygodami technicznymi. W drodze do Działdowa niestety zepsuł nam się samochód i nie mieliśmy czym dojechać. Niestety wysiadło nam turbo, cały samochód w dymie i musieliśmy zatrzymać się na stacji niestety. Ale mieliśmy ratunek, gdyż syn pana Marka, Kasper Zborowski, przyjechał do nas i użyczył nam samochodu. I właśnie tak dojechaliśmy, wszystko było w porządku i później wróciliśmy na lawecie. Nic nie jest w stanie zniechęcić nieustraszone suwalskie beciaki. Żadna z przeciwności losu. Cieszę się każdym dniem, biorę proszek na serce.